Wszystko, co zobaczycie, będzie improwizowane i stworzone na podstawie waszych sugestii. Przywitajcie gorąco gospodarzy dzisiejszego wieczoru. Przed wami grupa Ad Hoc. Alan Pakosz, Jan Malinowski, Michał Jeffrey Ociepa, Michał Kruchniewicz. Oprawa muzyczna Impro Band. Szanowni Państwo, chcieliśmy dla Was zagrać teraz film w pigułce. Będę potrzebował od tamtego sektora. Poproszę Was o gatunek tego filmu. Horror, dziękuję pięknie. Sektor środkowy. Chciałbym zapytać Was o tytuł, potencjalny tytuł horroru. Okej, nic nie usłyszałem. Jeszcze raz poproszę. Dobrze. Ten sektor, poproszę Was o tytuł potencjalny horroru. Ewa, wiesz, że wrócę do ciebie jak coś zaraz. Bądź gotowości. Daję im jeszcze jedną szansę, ale wracam zaraz do ciebie. Coś z autostradą. Przeklęta autostrada. Mamy horror, mamy przeklętą autostradę. I teraz chciałbym Was jeszcze może zapytać, kto mógłby być głównym bohaterem takiego... Turkuć Podjadek. Zapytałeś, masz. Dziękuję bardzo. I co z tym zrobisz? Jak wybrniesz? To jest jakiś gatunek stworzenia małego? Tak. Rolnik powinien wiedzieć. Ja wiem, ale ja w tym nie gram. Znany chorwacki aktor. Zagramy w tym wszyscy. Turkuć Podjadek. Turecka gwiazda kina akcji. Turkuć Podjadek. Nieważne. Słuchajcie. Imię i nazwisko. Zasada jest taka, gramy sobie horror całą naszą ekipką, szybkie sceny i spróbujemy opowiedzieć Wam cały ten horror, cały ten film. Będziemy prosić oczywiście nasz band o podkład muzyczny do tego. Powtórz proszę, bo to jest horror. Horror. Przeklęta autostrada. Turkuć Podjadek. To jest albo główny bohater, albo... Albo coś. Zaraz się tego wszystkiego dowiemy tak z naszego horroru. W takim razie zapraszam na nasz kącik filmowy. Chodź. Turkuć, zabieram cię na wesele polskie do Wrocławia. Musimy z Krakowa dostać się tam A4, wiesz? Spokojnie, to nie będzie trwało wiele. Wsiądziemy tylko w moje tiko i cię zawiozę. Poznasz moją matkę i innych. Nie jedźcie przez stryków. Będziemy jechać przez strychów? Nie wiem, być może. Może będziemy się zatrzymywać. Turkuć, nie martw się. To jest naprawdę, mam fajną rodzinę. To jest daleka rodzina. Ona jest w Wrocławiu, ma inne zwyczaje czasem. Tato, czy ja jestem człowiekiem? Nigdy przez strychów. Kim ja jestem, tato? Czemu mnie ukrywasz przed innymi dziećmi? Turkuć, uspokój się, Turkuć. Co to za imię, tatko? Nie ukrywam cię. No, wiesz, że kiedyś byłem na wakacjach w Chorwacji i teraz jesteś ty. To jest zdrobnienie. Jak będziesz duży, będziesz Turkotem. Na razie jesteś Turkuciem. Stop, tymczasem pod Strykowem. Czujesz to? No, kto się zbliża? Turkuć. Chcesz mi powiedzieć, że nasze księgi się wypełniają? Tak. Nowa ksiąg. Przepowiednia została spełniona. A odkąd dowiedzieliśmy się przez internet, że Turkuć jest w Polsce? Że się urodził i dorasta? To wiedzieliśmy, że prędzej czy później przez Stryków przejedzie. Stop! Scena z niewidzialnym kimś. Wiem o tobie wszystko. I masz przejebane. Czemu nie jesteś jak normalny przyjaciel niewidzialny? Wspierasz mnie. Jestem przyjacielem. Jesteś pojebanym przyjacielem. Ale pierwsza kwestia w przyjaźni, szczerość. Nie będę cię oszukiwał, Turkuciu, że czeka cię świetlana przyszłość. Nie. Zostało ci 3,5 godziny. Oszukuj go. 3,5 godziny do Strykowa. Daj mi spokój. W Strykowie kumulacja twoich mieszkań. Wygrasz Totka. Będziesz najbogatszym człowiekiem świata. Turkuć. Tak, tatku? Czemu wysiadasz, Tiko? Zamyśliłem się. Przyjeżdżałem przez bramki. A my jechaliśmy.
Dobrze, że się nie podkukłem, tato. No właśnie martwiłem się o ciebie. Czemu jadę w worku i nie widać mi tylko, widać mi tylko oczy? Taki zwyczaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma pan automatycznej bramki? Grażyna, nie. Skończyła mi się ta, do kasy, ten papier. Ta papier, taśma. Taśma. Chcesz moją? O, rzucisz? Tak, łap. Przepraszam, bo ja nie tak. wiem ile płacić za Tico, bo to jest niby motor, ale auto. Pana dopłata jest. Dziewiątka? Dużo! Grażyna, ładowarka do terminala mi padła. Śmiało, łap. No, tylko ja teraz nie mam kasy... Szybko, bo zachodzi słońce, wie pan co się dzieje tutaj po zachodzie słońca? Ja wiem, dlatego pan tu czeka. Panie Grażyno. Proszę, co pan, szczytuje mi pieniądze? Szczytuję pieniądze. Grażyna... 10 złotych. Kanapki nie wziąłem. Turko, trzymaj się. Barkodujemy. Przejeżdżamy. Zatrzymaliśmy się na szlabanie, jest mocniejszy od auta. Halo, proszę pana, gdzie pan odjechał? Hej, próbowałem. Próbujesz forsować szlabantikiem. Próbowałem forsować szlabantikiem. Zapłacił pan, ja panu otworzę. Pan cofnie, pan cofnie. I po co było tak szaleć? No przepraszam. Stop! Chcę nas przyjacielem. Dobra. Czemu ty jesteś też przyjacielem dla innych? Myślisz, że ja nie widzę, że chodzisz i podpowiadasz chore rzeczy innym też? To wszystko kwestia ceny. Który przyjaciel więcej zapłaci, temu podpowiadam. To ja nie jestem przyjacielem od tak serca. Jestem przyjacielem dla spraw biznesowych. Tobie mogę powiedzieć szczerze, nie ma przed tobą żadnej przyszłości. Dobrze, dobrze. Brzydki, źle wychowany. Dobrze, ojciec trzyma cię w worku. I myślę... Ja jestem w ogóle mój przyjacielu. Nikim. Stop. Nikim. Przypomnij mi... Tak! Co w księgach pisali, żeby się wszyscy zrozumieli, po co to wszystko? Turkuć podjadek na polskiej ziemi wyrośnie! Tak jest, tak napisali? Tak! I nasz zakon... Nasz zakon przejmie władzę nad Polską! Kiedy ubije Turkucia? Tak! Dlaczego? Bo tak było napisane tak było w księdze, napisane. Nie ja drożyłem. Zaczynam wątpić! Nie drążyłem! Turkuć, przejechaliśmy przez bramki, jest już bardzo ciemno. Ten tutaj motel / klasztor wygląda na bezpieczny. Zatrzymamy się tutaj na noc. Zdążymy na poprawinę. Tato, jaka to jest miejscowość? Stryków. Nie, tylko nie Stryków. Czemu, boisz się polskich znaków? Dobry wieczór, zaparkowałeś? Wiesz, Tico. Zaparkowałeś? No wie pan co, no może pan popchnąć, on się wtoczy na miejsce. Tatku, czemu ten pan tak dziwnie wygląda? Nie przypadł, nie gap się. To będzie 10 złotych. Proszę. I kluczyki. I dowód rejestracyjny. No gdzie pan planuje jechać? Proszę. Nigdzie. Tym wstydziłbym się. Będę pilnował. Dzień dobry, zapraszam do portierni. Do widzenia, żegnam. Serdecznie miło było poznać. Poprosimy o dwa jednoosobowe pokoje. Mamy jeden dwuosobowy. W piwnicy. Zamiast łóżka jest stół. Stół ofiar... O, stół. Byś spał na tym stole, czy... No nie wiem. Może ty pójdziesz sam się z Jemmy w pokoju, żebyś odpoczął przed weselem. Poprawi nam, jak zdążymy. Ja bym na pana miejscu tylko pilnował. No to ja pójdę spać do auta po prostu, bo tam się to wygodnie... będzie 200 zł. Mało razy. Za spanie w aucie? Tak jest. Ja już dałem takiemu panu 10 zł. A on tu nie pracuje. No dobrze, to za cyna i za mnie. Już nie targujmy się. Dobrze, to już. Idź spać, Turku, spokojnie, wyśpi się. Dobrze. Cię rano. Dobra, dobra. Idę spać. Szybciej. Słyszałem, że leży już na stole. Tak jest. Możesz iść dokończyć rytuału. Musisz mi tylko podać narzędzia rytualne. Oczywiście wezmę z naszej szafy rytualnej. Otworzę klamkami rytualnymi. Skrzypną rytualnie. Proszę, oto duże narzędzie. Stop! Tymczasem w pokoju... Tyrkucia. Leż spokojnie. Jeżeli masz do powiedzenia jedno ważne zdanie w swoim życiu, to jest właśnie ten moment. Co ty mi mówisz, przyjacielu? To nie jest to zdanie. Zobacz, jaka to jest piękna biblioteka. Bajki dla dzieci, koziołek, matołek, legendy Strykowa. No to zostaw, tak tego zostaw, nie, to nie. Weź koziołka, matołka. Weź. Czemu jestem tutaj? To jest moja podobizna. Jestem, wiszę do góry nogami. Rozdziupują mnie ptaki. Turkuciu, wiesz już wszystko. Nic nie wiem. Co najmniej zdziwiony. Darek, dyby! Byłem za tobą. Myślałem, że idziesz przede mną. Nie mamy jedne drzwi do tego. Ale to zniszczyło dynamikę kompletnie. Tak. Ale nie wziąłem dyby. O nie! Idź po dyby, jakoś ogram...
kim jesteście i co chcecie? Czy wierzy pan Boga? Czy słucham? Czy wierzy pan Boga? Nie myślałem nigdy o tym. Mam ryby. Masz ryby? Tak. Chciałem już rozmawiać o Bogu. Jak się w dybę? Normalnie. A ciebie też widzę. Kogo widzisz? Aj. No jego sumienie. Nie widzisz jego sumienia? Nie widzę jego sumienia. Jestem twoim sumieniem, zawsze chciałem ci to powiedzieć. Ja nawet nie mam przyjaciół, ja pierdolę. Możesz już iść, teraz się... No to idę. No i straciłem sumienie. Zaraz stracisz coś więcej. Co stracę? Życie, bo według księgi my musimy cię rozbebeszyć. Darek. To nie jest twoja wina, tylko po prostu tak jest w księdze napisane, a my słuchamy księgi. Nie myślimy samodzielnie, tylko słuchamy tego, co nam napisali. Przepraszam, ale tam jest druga część. Nie czytaliśmy drugiej, czytaliśmy tylko pierwszą. To może zerknijmy. Zerknijmy razem, co się dzieje? Nic, miałeś dać mi narzędzia rytualne, a to jest spadłka do lodów. Musimy przeczytać drugą część, może tam są rytualne lody. Kiedy Tyrkuś podjadek... Będzie zakuty w dyby. Musi powiedzieć... Jedno zdanie, które zmieni całą historię. Bieg historii Polski. Czyli on jest ważny, mamy go nie zabijać! To po co go zadybaliśmy? Dla bezpieczeństwa, może być niebezpieczny. To ja już się pogubiłem. Powinienem się czytać nauczyć. Turkuć. Chcę się zobaczyć z tatą. A, ten z Tiko. Co z nim zrobiliście? No śpi w Tiko, no to jest jego sprawa, no ja go bardziej upokorzyć nie mogę. Sam to sobie zrobił. O, usłyszał... Tato! Przepraszamy, prawdopodobnie przez przypadek zabilibyśmy rytualnie pana syna. Poniosł nas. Przypadek zabili. O tak. Druga historia. Mniej więcej tak. To mi dałeś łopatkę do lodów, a sobie wziąłeś krwawy sztylet? Zawsze mam przy sobie. Tato! Tak? Umieram. Niedobrze. Widzę, synu, tak zawsze miało być. Ty wiedziałeś o legendzie? Wiedziałem. Jak umrzesz... Znasz to, Hanie? Czy chcesz, żeby powiedziało je twoje sumienie? No chciałbym, żeby je sumienie powiedziało. Mów, co chcesz. Turkuciu, jak umrzesz, to skończy się remont A4. To jest ta legenda!